Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszy wybór to T-29 za sterami, którego siedzi bielizna. Jest to czołgistka, która pokaże nam doskonałą, wyśmienitą bitwę. Także korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić wszystkie czołgistki w World of Tanks, a szczególnie te, które śledzą mój kanał i są jakby wiernymi widzami. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Powtóreczkę, którą obejrzycie, szczególnie polecam, ponieważ wynik jest naprawdę rewelacyjny i absolutnie, jeśli mnie znacie, to wiecie, że nigdy nie pokazuję szajsu, że tak powiem. Także wybór tej powtórki nie jest związany z tym, że lubię oczywiście płeć piękną, tylko z tym, że jest to wynik absolutnie fenomenalny. Także oglądamy. Jazda na górkę, T-29. Pomysł, myślę, nie najgorszy, ponieważ na przepychaczu już miejsca są zajęte. Byłoby tam dosyć ciasno, natomiast na górce T-29 będzie spisywał się bardzo, bardzo dobrze. W ogóle zobaczmy na losowanie, dosyć ciekawe, ponieważ mam masę heavików. Oni, Tygrys, dwie KW-2, K85, dwa razy KW-85, dwa razy OI, T-150, jeszcze VK-36 01H. Także naprawdę duża, duża gromada heavików, także gdzieś na pewno je będziemy spotykać. Czołgi z trollami, to na pewno jest groźne. Mogą naprawdę sporo nam hapsów spompować. Zaczyna się właściwa akcja, Skoda T-25 już widoczna. Mamy ją gdzieś tam w celowniku. Jest kopytko, na które trzeba bardzo uważać. Mamy na górce na razie Skodę, Chiri. Nawet nie zdążyliśmy podjechać. Pierwszy strzał, od razu frag. Za 36 obrażeń, ale ważne, że lufa skończona. Pojawia się Tygrys, czyli wybór górki nie był złym pomysłem, ponieważ i tak spotkaliśmy heavyki i tak. Tygrys ma dobrą lufę, także no, minus jest taki, że nie zdążyliśmy za bardzo dojechać do pozycji, gdzie można grać na hulldown. Już te czołgi nas zaskoczyły dużo wcześniej. No i teraz pozycja wcale już taka rewelacyjna nie jest. 600 obrażeń, jeden frag. Widzimy, jest dobry strzał. Widzimy, że tutaj no, chłopaki na górce, czy też dziewczyny na górce, nie wiadomo, dosyć mocno pchają teraz błąd AMX-12T. Został skarcony i wyeliminowany. 4-5, dwa fragi. Bronimy się zaciekle. W ogóle drużyna przeciwna jakoś tak mocno przeatakowała każdą stronę. Przydałoby się chociaż jedną utrzymać stronę, bo na razie widzimy, że padł środek, mordownia jeszcze się trzyma. Tutaj sytuacja dosyć trudna, bo mimo że mamy przewagę, to te nasze czołgi z tyłu dosyć tak pasywnie grają, plus jeszcze kopytko się nam interesuje, a to już nie jest dobre, bo te kopytko zacznie tutaj mocno wrzucać. Bielizna schowała się za te wraki. Chiri coś tam próbuje od tyłu manewrować, ale na razie jeszcze jest bezpiecznie. Także przydałoby się chociaż jedną flankę oczyścić, bo za chwilę padnie przepychacz. Pada tak naprawdę przepychacz. Wygranie górki jest w tym momencie kluczowe, żeby mieć czołgi przynajmniej z jednej strony. Wykończenie kolejnej lufy, trzeci frag, przekroczone 2000 obrażeń. Pełny Chiri. Mamy okienko, teraz można wystawiać wieżę, także pozycja idealna. Tylko że to kopytko zaraz tutaj będzie upało. Trzy tak naprawdę troll czołgi wygrały przepychacz. Chiri się odpłaca. 2800 obrażeń. 8-10. Pomaga jeszcze Churchill. Chiri wyjeżdża, wystawia się idealnie, dostaje kolejną bułę. Przekroczenie 3000. Churchill ginie. Przegrywamy. Teraz te trzy czołgi przeciwnika wyjeżdżają na naszego T-150. Dobrze, górka wyczyszczona, to jest bardzo ważne. Cztery fragi. Teraz będziemy mogli się skupić na przeciwnika z jednej strony. Jeśli by padła i górka, i by nas zajechali, no oczywiście jest po bitwie. Interesuje się nami kopytko, także trzeba zwiewać, bo to cholerstwo, dziadostwo będzie tutaj łupało co parę sekund. 9-12. OI, KW-2 i oni jadą po nas.
hapsów nie jest dużo. Sytuacja trudna, powiem wam, bo tutaj nawet grając na wieży będziemy tracić hapsy. Nie wiadomo jak się ustawić. Będzie próba zaskoczenia oni, ale ciężko się wycofać. Ten na szczęście nie trafił. Uda nam się na pewno przeładować. Teraz bez autoaima, bardzo dobrze, lepsze przycelowanie. Prawie 4000 obrażeń. Teraz jedzie oj, ten może nas ściągnąć z tego trolla, jeśli ma. A pewnie ma. Granie na sidescrapa. Udało się, 335 wylosowało. Przypominam, że armata ma średnich uszkodzeń 320. Także troszkę szczęścia dopisało. 6 fragów przekroczone, 4000. Jeszcze KW2, jeszcze KW2. Ten też ma moc. KW2 nie trafił z trolla, pośpieszył się, zły bardzo strzał. Teraz bielizna go punktuje, jeszcze jeden strzał, spokojnie uda się zmieścić. Bardzo słusznie trzeba znać przeładowanie poszczególnych maszyn, żeby właśnie podejmować takie decyzje. Tak jest, 7 frag, prawie 5000 obrażeń, wyjście naprawdę z trudnych opresji. Ładna walka na górce, później obrona tej górki, wszystko z własnego spota. Walka tak naprawdę 1 na 1 z masą ilością, z dużą ilością czołgów, także dlatego expa tutaj naliczy wprost bosko, że tak powiem. No i dobra, staje nam KW85, T150 oraz kopytko. T150 był gdzieś widziany na środku, KW85 chyba się jeszcze nie świecił, przynajmniej mapa tego nie pokazuje, no a kopytko wiadomo, pewnie gdzieś tam było na A0, skoro miało nas łupanie, ale równie dobrze mogło być na przykład B8 i też pewnie wrzutkę by miało. Chociaż może to już za daleko, to może nie. Ale nieważne. Szukamy teraz tych dwóch zawodników w 7 tierze. Nie są to oczywiście gracze jacyś wybitni, powiedziałbym, że wprost przeciwnie. Początkujący bardzo. Udało się strzelić szybciej. Mamy w tym momencie Radleya i prawie 5000, także wynik naprawdę zacny. 7 5000 to jest sprawa no nieczęsta. T34 i T43 raczej nie są zainteresowani w ogóle tą bitwą. Generalnie cała nasza drużyna średnio była zainteresowana, dosyć szybko poginęli. Co prawda coś tam zrobili, kilka czołgów zabili na szczęście, przez to było troszkę łatwiej. No i dobra, KW85 oraz kopytko. Teraz już na spokojnie jest to do wyciągnięcia. T43 nie bierze udziału w walce, także nie będzie nam kradł fragów. T34 jedzie za nami. Mamy teraz KW85. Niestety strzał z autoaima poszło gdzieś chyba w górkę. Przydałoby się lepsze przycelowanie. Teraz bielizna wie, że kopytko jest na healu i jeśli ustawi się źle, to będzie mogła dostawać buły. Jest i kopytko. Dobra, jeden problem zaraz z głowy. Kopytko chyba próbuje nas oflankować. Teraz sytuacja w miarę trudna, ale jeśli kopytko by trafiło i ten KW85 by wyjechał na plecy, czego nie zrobił, to mógł być krucho, ale spokojnie. Czytanie minimapy udało się wykończyć. 9 frag, 5200 uszkodzeń. T43 chyba na jakimś awku, także rozwalenie KW85 będzie należało do nas. A ponieważ będzie to znowu z naszego spota, tutaj nie udało się trafić, chyba tylko zgęszenie. Ale to zgęszenie się może przydać, bo widać właśnie, dokładnie. Mamy znowu gąskę i obrażenia i znowu z własnego spota po własnym detraku nabijamy obrażenia i expa. 5500, ładnie wyszło to zgęszenie, wprost idealnie. 5900, naprawdę zacnie. I ostatni strzał, który przekroczy magiczną barierę 6000. Tak jest. Obejrzyjmy sobie teraz wyniki końcowe. Bielizna w tej naprawdę bardzo, bardzo dobrej bitwie zrobiła odznakę mistrzowską, medal Pula, duży kaliber oraz specjalistę. Obrażenia 6036, jeśli chodzi o expa, kosmos, 2103 czystego expa i to przy losowaniu na topie, także absolutnie fenomenalny, fenomenalny wynik na T29, rewelacja. Mamy jeszcze dwa
kilometry 300 przejechane, 10 przyjętych strzałów, 5 z penetracją, 5 bez, aż 24 strzały wystrzelone, 23 trafione i 22 z penetracją. Także wynik naprawdę rewelacyjny. Serdeczne gratulacje, super wynik, powyżej 2000 expa na Heaviku, to jest naprawdę rzadkość i warto to docenić. Także jeszcze raz gratulacje, dzięki za obejrzenie i trzymajcie się, cześć. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh.